Dlaczego w tej sytuacji został podyktowany rzut karny? To jedna z najdziwniejszych decyzji sędziowskich, jakie kiedykolwiek zobaczycie. W 2019 roku w meczu drugiej Bundesligi piłkarz VfL Bochum oddał strzał daleko obok bramki. Jednak piłka trafiła wprost pod nogi rozgrzewającego się Michaela Eberweina, zawodnika gospodarzy, który zatrzymał ją jeszcze w obrębie boiska. Po chwili sędzia pokazał rezerwowemu żółtą kartkę i podyktował rzut karny dla Bochum. Dlaczego? Zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną, gdy rezerwowy wpłynie na przebieg gry i ta zostanie zatrzymana, arbiter może podjąć dwie decyzje. Albo wznowić grę rzutem wolnym bezpośrednim, albo rzutem karnym. Sędzia Timo Gerach postanowił wybrać tę drugą opcję, co wydaje się zbyt surową karą i wbrew duchowi gry, bo przecież piłka i tak wyszłaby poza boisko. Rzut karny został wykorzystany, jednak piłkarze Holstein Kiel strzelili zwycięską bramkę na 2-1, więc Eberwein mógł odetchnąć z ulgą.